chciałabyś prowadzić stabilną organizację pozarządową? A może chciałabyś w końcu mieć pełne źródło utrzymania siebie i może innych członków waszej organizacji pozarządowej, tak żeby nie musieć już szukać zatrudnienia pomiędzy projektami? A może męczy cię pisanie wniosków i takie oczekiwanie, czy ten wniosek przejdzie, czy będziesz miała pieniądze na działanie w tym roku albo na realizowanie projektu, który jest dla ciebie bardzo, bardzo ważny? Jeżeli czujesz, że to już jest ten czas, żeby poszukać innej nogi finansowania waszej organizacji pozarządowej, która da wam dodatkowe źródło dochodu, to należy zastanowić się nad wprowadzeniem działalności odpłatnej w waszej organizacji. I wiemy z doświadczenia, z rozmów z wami, że macie bardzo dużo obaw związanych z działalnością odpłatną. Macie obawy dotyczące formalności i na przykład rozliczeń księgowych takich działalności odpłatnej. Nie macie zupełnie pojęcia, jak macie zacząć sprzedawać rzeczy, które wcześniej robiliście za darmo. Bardzo boicie się oceny społecznej, swojej, ale często też inni członkowie waszej organizacji uważają, że nie powinno się sprzedawać rzeczy, które się wcześniej robiło w ramach projektów. Nie macie pojęcia, jak wycenić to, co wcześniej robiliście za darmo i jak pokazać odbiorcom wartość, że warto zapłacić za to. Nie macie pomysłu w ogóle na to, co moglibyście sprzedawać. Nie wiecie, jakie macie zasoby w waszej organizacji, które mogłyby wam tą sprzedaż zapewnić. Albo nawet jeżeli wiecie, jakie macie zasoby, to nie wiecie, jak je wykorzystać do tego, żeby stworzyć nowe produkty albo nowe usługi, albo wykorzystać je do obsługi nowych klientów. Tych obiekcji, które słyszymy od organizacji pozarządowych, z którymi już od ponad 3 lat w ramach klubu lokalnego działacza rozwijamy ich działalności odpłatne w ich organizacjach, jest bardzo dużo. Dlatego powstał ten 4-tygodniowy kurs, który ma wam pomóc przeprowadzić pierwszą skuteczną sprzedaż w ramach działalności odpłatnej w waszej organizacji pozarządowej, tak żeby odbyło się to z minimalnym stresem i tak żeby było to bardzo dobrze przygotowane i bez wyrzutów sumienia, że musicie coś sprzedawać. Słuchajcie, my ten kurs zaprojektowałyśmy po 3 latach pracy z wami. On jest tak zaprojektowany, żeby odpowiadał na wszystkie wasze potrzeby, żeby rozwiewał wszystkie wasze wątpliwości i ułatwiał wam wprowadzenie sprzedaży. Dzięki temu możecie ocenić, czy to jest ten moment na to, żeby tą działalność odpłatną wprowadzić w waszej organizacji. Czy macie na to zasoby, czy macie na to czas i czy to w ogóle ma dla was sens. Natomiast z naszego doświadczenia wiemy, że jeżeli część waszego czasu, którą poświęcacie na pisanie projektów, które bardzo często nie przynoszą efektów, przeznaczylibyście na to, żeby sprzedawać, to finansowanie waszej organizacji byłoby dużo bardziej stabilne. Więc jeżeli jesteś w tym momencie, że chciałabyś zacząć coś nowego, żeby zyskać finansowanie na wasze działania, to weź udział w tym 4-tygodniowym darmowym kursie, który rozpoczyna się 30 stycznia. Słuchajcie, to będą 4 tygodnie intensywnej pracy, bo po pierwsze, co poniedziałek będzie dla was nowy moduł szkoleniowy. Będziemy się podłączali na transmisję live, na którym będziemy wam dawali mały wycinek wiedzy, taki do pracy na tydzień dla was i dla waszej organizacji. Potem, pod koniec tygodnia roboczego, będziesz miała możliwość podłączyć się do nas na takie spotkanie grupowe, na którym będziemy odpowiadali na wasze pytania dotyczące tego, co było w danym module szkoleniowym. Będziecie mogli z nami pogadać na temat swoich problemów, pomysłów. Będziemy mogli przeprowadzić burzę mózgów, która pomoże wam bardziej skutecznie wprowadzić to, co chcecie zrobić w waszej organizacji pozarządowej. Ja myślę, że nie ma bezpieczniejszego i lepszego sposobu na to, żeby sprawdzić, czy działalność odpłatna jest dla twojej organizacji. Słuchajcie, to będzie na pewno jedyny w tym roku bezpłatny kurs robiony przez nas. Dlatego, że to jest kurs, który bardzo dużo czasu zajmie nam i który poświęcimy wam, tak żebyście jak najlepiej mogli sprzedawać. Także skorzystajcie z tej okazji, wypełnijcie formularz zapisowy i spotkajcie się z nami 30 stycznia. Do zobaczenia na kursie.